20 maja 1924 roku, punktualnie o godzinie 23:45, z dworca Warszawa-Gdańska odjechał pociąg, którym aktorzy zespołu Reduty Juliusza Osterwy ruszyli w objazd teatralny po Polsce. Aktorowie w podróży to zjawisko znane od początku istnienia teatru. Ale w Polsce to właśnie Reduta jako pierwsza stworzyła precyzyjny system docierania z teatrem najwyższej jakości do miast i miasteczek całego kraju. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy aktorami Reduty, lata 20. Ruszamy w Polskę w objazd. Dokąd dotrzemy? W 24 roku Reduta odbyła swoją pierwszą wyprawę i wyruszyła w kierunku północnym. W Dęblinie otrzymała wagony od polskich kolei i tam redutowcy zapakowali się do wagonów. Było ich około 67 osób pod dowództwem Mieczysława Limanowskiego. I wyruszyli w trasę północną w kierunku Suwałk, wioząc 5 przedstawień, także całkiem sporo, te swoje premiery warszawskie, czyli Dom Otwarty, W Małym Domku, Pastorałkę i Wielkanoc i Pochwałę Wesołości. A dokąd docierali? W jakie rejony kraju? Reduta, i to od razu docenili recenzenci tamtego czasu, prowadziła taką akcję polonizacyjną. Szczególnie właśnie utwierdzanie polskiej tożsamości, taką akcję patriotyczną na Kresach Wschodnich. Osterwar mówił, że na przykład pokazy Księcia Niezłomnego są taką szansą, możliwości obcowania z pięknym słowem polskim, z piękną polszczyzną. Oni wracali regularnie co roku, wychowując sobie publiczność. Ale na przykład też pojechali na Pomorze, na północ, gdzie stacjonowały wojska polskie właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. I tam Osterwa przygotował program patriotyczny, w którym znalazły się między innymi fragmenty Popiołów Żeromskiego. Także on starał się też ten repertuar objazdowy Reduty dostosować do tych regionów. Ale oczywiście podróżowali po Mazowszu, docierali do Zakopanego, na południe. Można powiedzieć, że zjeżdżali rzeczywiście tymi wagonami całą Polskę. A w jakich warunkach występowali? Bardzo różnych. Tutaj ciekawym dokumentem są dwa pamiętniki Osterwy zachowane z dwóch ostatnich przedwojennych objazdów, czyli z objazdu z Przepióreczką. Uciekła mi Przepióreczka w proso Żeromskiego z 1938 roku i z powrotem Przełęckiego z 1939. I tam Osterwa opisuje takim czasami skrótowym, telegraficznym stylem warunki objazdów. Więc na przykład w Piotrkowie sala obskurna, przebieralnie ciasne, korytarz śmierdzący, ale publiczność fantastyczna i słucha chciwie. Zdarzało się, że grali w szopach, w zajezdniach kolejowych, w parowozowni, w szkołach, w salach gimnastycznych, w kinach. Takie duże rzeczywiście przestrzenie, gdzie można było ustawić ławki, które często też Reduta wiozła w tym wagonie towarowym, żeby móc usadzić publiczność, były wykorzystywane. No ale również plenery, czyli w 27. gigantyczna akcja z Księciem Niezłomnym. Jak wspomina Iwo Gall, brało udział wówczas w przedstawieniach Księcia Niezłomnego 300 statystów, 300 koni, około 40 aktorów. Plener dawał takie olbrzymie możliwości widowiskowe. A wszystko zaczęło się właśnie tutaj, w salach redutowych Teatru Wielkiego w Warszawie. 29 listopada 1919 roku tutaj odbyła się pierwsza premiera Reduty Juliusza Osterwy. Był to dramat Stefana Żeromskiego Ponad śnieg. W tym miejscu odbywały się także kolejne premiery tego zespołu. Za każdym razem były to realizacje polskiej dramaturgii. W salach redutowych urodziła się Reduta Juliusza Osterwy. Co to właściwie było? No to jest wcale niełatwe pytanie, dlatego że pozornie to był teatr i do dziś nie używa się takiego określenia, mówi się teatr Reduta. Ale trzeba chyba powiedzieć, że Reduta nie była przede wszystkim teatrem. Reduta była na pewno pierwszym polskim studium teatralnym, ale też pierwszą polską wspólnotą teatralną budowaną od początku z taką świadomością tego, że trzeba stworzyć pewną całość, pewne środowisko ludzi sprzęgniętych jedną ideą. Była też szkołą, ale taką szkołą inicjacyjną, jakbyśmy powiedzieli antropologicznie, przestrzenią, w której ludzie dojrzewali, czy mieli dojrzewać, mieli się rozwijać nie tylko jako artyści, nie tylko pod względem rzemiosła, ale mieli się rozwijać całościowo, duchowo, intelektualnie, obywatelsko.
momencie powstawania Reduty Juliusz Osterwa był znanym aktorem i prawdziwą gwiazdą polskich scen. Uchodził przy okazji za jednego z najbardziej czarujących mężczyzn swojej epoki. Urodził się w roku 1885 w Krakowie jako niespełna dwudziestolatek. Porzucił szkoły, wstąpił do teatru i pierwsze sukcesy przyszły w Wilnie, potem w Warszawie. Początkowo głównie w rolach farsowych, ale już przed wybuchem I wojny światowej uchodził za wybitnego aktora dramatycznego i ambitnego reżysera. Celebryckie klimaty porzucił, by wraz z Limanowskim wziąć się za tworzenie i prowadzenie Reduty. Osterwy mistyczne, nieomal religijne pojmowanie teatru związane było z jego zaangażowaniem społecznym. Redutowy klasztorek, jak nieraz ironizowano, przemierzał Polskę ze spektaklami, które Osterwa uważał za narzędzia kulturalnej i obywatelskiej edukacji. Dzisiaj do idei tej nawiązuje program Teatr Polska, realizowany przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. W jego ramach świetne przedstawienia docierają do najmniejszych miejscowości naszego kraju. Rodzaj wcielenia Reduty czy komórki kształceniowej był Instytut Reduty. Co to dokładnie było? W 1924 roku powstał Instytut Reduty. Zaczęli pracować coraz bardziej, coraz świadomiej nad tym, żeby wykorzystywać kolejne przedstawienia do tego, żeby rozwijać coś, co chcieli stworzyć, a tak naprawdę chcieli stworzyć polski styl teatralny, nie będący tylko propozycją awangardowej sztuki scenicznej, ale będący tak naprawdę, jak w ich rozumieniu, wyrazem artystycznym polskiego ducha, polskiej tożsamości, polskiego miejsca w świecie, polskiego sposobu życia i myślenia. A z czego się ten polski styl teatralny miał składać? Osterwa z Limanowskim byli przekonani, że drogą jest stworzenie nowego aktorstwa, że bez nowego aktorstwa, bez całkowitej przemiany sztuki aktorskiej nie ma mowy o tym, żeby dosięgnąć tych wyżyn, które zostały zapisane u Mickiewicza czy Słowackiego. To była jedna tradycja. Drugą tradycją była też, to przede wszystkim Limanowski przyniósł z tym swoim geologicznym myśleniem o kulturze, bo on z wykształcenia geologii bardzo tak myślał, naukami przyrodniczymi, że sztuka polska wyrasta z bardzo głębokich pokładów, wyrasta z całej ogromnej tradycji kulturowej, jeszcze przedchrześcijańskiej, wyrażającej się w świętach, wyrażającej się w obyczajowości. I oni chcieli znaleźć sposób na połączenie tego, co jest tradycją romantyczną, też przecież ludowości wyrastającą, z tymi głębokimi źródłami, żeby odkryć coś, co chyba uważali za takie najgłębsze, najbardziej czyste, najbardziej, najdawniejsze źródła polskiej kultury. W tym budynku od 1 kwietnia 1931 roku mieścił się Instytut Reduty. Kres jego działalności przyniósł wybuch II wojny światowej. W grudniu 1939 roku Osterwa wraz ze swoją drugą żoną, Matyldą z Sapiechów, przenosi się do Krakowa. Nie mogąc działać na scenie, przez całą okupację wypełnia notatniki nowymi ideami i projektami. Kronika filmowa zarejestrowała przygotowania do premiery Lilli Wenedy, inaugurującej po wojnie działalność Teatru Polskiego. Juliusz Osterwa grał Ślaza i był reżyserem tej inscenizacji. Pani mama była szczęściarą przed wojną. Związała się z jednym z najbardziej charyzmatycznych mężczyzn tamtej epoki. Tak, ale spotkali się dopiero w 1937 roku i 6 lat ich 10-letniego pożycia zabrała wojna, więc czy to było szczęście, nie wiem. No to każdy związać się z mężczyzną, o którym wiele kobiet marzyło,
To był tak zwany coup de foudre, bo oni się poznali 30 stycznia 1937 roku i od razu postanowili być razem, więc tam była duża doza romantyczności oczywiście. Mój ojciec był starszy 21 lat. Matka mojej matki oczywiście miała obiekcje pewne z tym związane, ale ja, trudno mi jest mówić o tym, że mój ojciec kogoś oczarował, bo ja go nie pamiętam. Ale tak się mówi, że on miał jakąś niesamowitą władzę, którą używał umiejętnie, nie tylko na scenie. I naturalnie moja matka, która była wolną kobietą, taką typową kobietą międzywojnia, była dziennikarką, historykiem, jeździła na korespondencje zagraniczne, myła podłogi w wagonach redutowych, bo była tak zakochana, tak zauroczona i tak przeświadczona, że to jest coś bardzo ważnego. Z wielu świadectw wiem, że relacje między pani rodzicami były dość szczególne. Mama bardzo opiekowała się Juliuszem Osterwą. Tak opowiadano o tym, że jakoś tak chroniła go przed wojną, przed całą sytuacją okupacyjną. Tak, i nie tylko przed sytuacją okupacyjną. Myślę, że chroniła go też przed tym, co było po wojnie. Ja słyszałam parę razy z ust mojej matki, że dobrze, że ojciec umarł i nie widzi tego wszystkiego, co się dzieje. Był odseparowany od świata? Nie chciał tej pospolitości widzieć? Nie. Zupełnie nie. Zupełnie nie. On z tej pospolitości wyrósł i z tej pospolitości żył. To znaczy jego celem, o ile ja to odczytuję, było tej pospolitości nadać błysku, barwy, głębi. Po to stworzył Teatr Reduta, żeby pospolitość się zajęła świętym ogniem teatru. Osterwa umarł 10 maja 1947 roku. Limanowski przeżył go o 8 miesięcy. W nowej sytuacji politycznej Reduta nie miała już szans na kontynuowanie swojej działalności. Ale ta historia na tym się nie kończy. W roku 1966, po zainstalowaniu się we Wrocławiu, Jerzy Grotowski podjął decyzję, by herbem teatru Laboratorium został znak Reduty.